Wyście zaś Chrystusowi. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 23 werset. Należysz do Chrystusa, jesteś darem przeznaczonym dla Chrystusa, dla Niego, ponieważ Ojciec podarował Ciebie Synowi. Należysz do Niego, ponieważ On sam kupił Cię własną krwią, zapłacił najwyższą cenę za Twoje odkupienie. Należysz do Niego także poprzez Twoje oddanie się Jemu, ponieważ poświęciłeś swoje życie Zbawicielowi. Należysz do Niego ostatecznie i przez, w cudzysłowie, pokrewieństwo, ponieważ zostałeś nazwany Jego imieniem oraz uczyniony jednym z Jego braci i współdziedziców. Postępuj wobec tego tak, abyś mógł pokazać światu, że jesteś sługą, przyjacielem i narzeczoną, czyli oblubienicą Jezusa Chrystusa. Gdy jesteś kuszony, aby zgrzeszyć, odpowiedz na pokusę: nie mogę popełnić tej wielkiej niegodziwości, ponieważ należę do Chrystusa. Gdybyś miał osiągnąć wielkie zyski za przyczyną grzechu, oznajmij, że należysz do Chrystusa i nawet nie dotykaj takich rzeczy. Być może jesteś narażony na trudności i niebezpieczeństwa. Bądź mocny w ten zły dzień i przypomnij sobie, że należysz do Chrystusa. Może znajdujesz się pośród tych, którzy siedzą bezczynnie z założonymi rękami. Wtedy ty właśnie wstań i pracuj dla Pana ze wszystkich swoich sił. A kiedy pot wystąpi na twoje czoło i będziesz kuszony, by zacząć narzekać, pomyśl: nie mogę narzekać, przecież należę do Chrystusa. Gdybym nie został odkupiony przez krew, byłbym jak Izachar, wylegujący się między zagrodami. 1 Mojżeszowa 49:14. Ale należę do Chrystusa i nie mogę tak czynić. Oddaj swoje materialne dobra i samego siebie dla sprawy Bożej, ponieważ należysz do Chrystusa. Nigdy nie zaniechaj przyznania się do wiary. Zawsze bądź tym, którego sposób zachowania jest Chrystusowy, a którego mowa jak Nazrejczyka, którego postępowanie i rozmowa mają niebiański charakter. Niech każdy, kto Ciebie zobaczy, pozna, że należysz do Zbawiciela, widząc w Tobie charakterystyczne cechy Jego miłości i świętości. W cudzysłowie, jestem Rzymianinem, mawiano kiedyś z wielką dumą. Jestem własnością Chrystusa, niech będzie daleko więcej Twoim argumentem na korzyść świętego życia.